pomimo tego, że molestowanie seksualne jest dość powszechnym zjawiskiem na rynku pracy, wiele firm wciąż nie dostrzega tego typu zachowań w swojej firmie. Po pierwsze jest to związane z kontekstem kulturowym, czyli wciąż wiele zachowań, które ewidentnie mają znamiona molestowania seksualnego, za takie nie są postrzegane. Po drugie, wiele osób wciąż traktuje jako molestowanie seksualne takie zachowania, które wiążą się z naruszeniem nietykalności fizycznej, a nie dostrzegają w ogóle tego, że formą molestowania seksualnego są również zachowania werbalne, pozawerbalne, a które odnoszą się do płci czy seksualności. Dlatego też tak bardzo ważne jest edukowanie zarówno osób zarządzających firmami, jak i wszystkich pracowników, pracownic na temat tego, czym jest molestowanie seksualne, jak stawiać granice, jak zadbać o siebie i swoje granice w przestrzeni zawodowej, ale też wspierać organizacje w wypracowaniu takich rozwiązań, które skutecznie eliminują tego typu zachowania i umożliwiają tworzenie środowiska pracy przyjaznego wszystkim zatrudnionym osobom.